Luka Modrić, biografia. No właśnie, dzisiaj przedstawię biografię tego wybitnego, świetnego piłkarza, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Luka Modrić urodził się 9 września 1985 roku w Zadarze. To jest chorwacki piłkarz, to jest miejscowość Chorwacji oczywiście, chorwacki piłkarz grający na pozycji środkowego pomocnika w hiszpańskim klubie Real Madrid oraz w reprezentacji Chorwacji, której jest kapitanem. No i teraz jeśli chodzi o karierę tego piłkarza, to Modrić jest wychowankiem Dinama Zagrzeb. Do 2003 roku grał tam w drużynach juniorskich, potem przeniósł się do bośniackiego zespołu HSK Zrinjski Mostar. W wieku 18 lat stał się jednym z najlepszych piłkarzy tego zespołu i w 2004 roku został nawet wyróżniony graczem sezonu. Następnie powrócił do ojczyzny i trafił do Interu Zeprešić. Tam zagrał jeden sezon i powrócił w 2005 roku do Dynama. Modriciem zaczęły interesować się takie kluby jak Bayern Monachium czy Werder Brema albo Chelsea FC, ale Luka wyraził chęć zostania na kolejny sezon w Dynamie. Modrić po przenosinach do Dynama zaczął występować w reprezentacji Chorwacji do lat 21 i dość szybko trafił do dorosłej kadry. W reprezentacji Chorwacji Modrić debiutował 1 marca 2006 roku w wygranym 3-2 meczu z reprezentacją Argentyny. Mecz ten zaczął w pierwszej jedenastce, grał w nim przez blisko 80 minut i był wówczas jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Jego gra spodobała się także selekcjonerowi Zlatko Krajnczarowi, który powołał Modricza do kadry na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Tam wystąpił dwukrotnie w meczach z reprezentacją Japonii z remisowanym 0-0 oraz z reprezentacją Australii z remisowanym 2-2. 21 listopada 2007 roku był jednym z głównych autorów wygranej Chorwacji 3-2 w meczu przeciwko reprezentacji Anglii, która pozbawiła gry angielski zespół w Mistrzostwach Europy 2008. W wiosennym okienku transferowym Luka przeszedł do Tottenhamu Hotspur. 27 sierpnia 2012 roku podpisał 5-letni kontrakt z Realem Madryt. Chorwat kosztował 30 milionów euro oraz 5 milionów zmiennych, które zależne są od spełnienia przez niego określonych w umowie celów. Na mocy 5-letniej umowy zawodnik będzie zarabiał 4,5 miliona rocznie. W barwach królewskich zadebiutował 29 sierpnia 2012 roku pod koniec drugiej połowy meczu rewanżowego o Superpuchar Hiszpanii, w którym Los Blancos wygrali u siebie z FC Barceloną 2-1 i po raz 9 zdobyli to trofeum. W 2018 roku na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji Modrić wystąpił jako kapitan reprezentacji Chorwacji, z którą zajął drugie miejsce po przegrywając w finale 2-4 z Francją. Został uznany za najlepszym zawodnikiem tego turnieju, czyli MVP. No i teraz jeśli chodzi o życie prywatne, to żoną i agentką Luki Modricza jest Wania Bośnić, którą poznał w 2007 roku, kiedy był zawodnikiem Dynama Zagrzeb. Wania pracowała wówczas w biurze chorwackiego agenta piłkarskiego Mario Marika. Para pobrała się w maju 2010 roku w stolicy Chorwacji w Zagrzebiu. Natomiast 6 czerwca 2010 roku na świat przyszedł Ivan Modrić, pierwsze dziecko Luki i Wani. 3 lata później, 25 kwietnia 2013 roku, małżeństwo doczekało się córki, której dano imię Emma. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o tutaj tego piłkarza. Zobaczmy sobie jeszcze na sukcesy. Może sukcesy tutaj z Realem Madryt. Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii, Liga Mistrzów zdobyta ile? 4-krotnie Super Puchar Europy Klubowe, Mistrzostwa Świata. I tak tutaj właśnie wyglądały sukcesy. To wszystko na dzisiaj. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.